Witam serdecznie. W tym filmie i paru innych kolejnych filmach zajmiemy się wzmacniaczami lampowymi bez transformatorów głośnikowych. Wiadomości, które tutaj przedstawię będą powtarzać się pewnie w innych filmach, ponieważ autorzy przepisywali prawie całe akapity np. z Wireless World z lutego 1957 roku. Pojawią się tutaj nowe aplikacje wzmacniacze, które postaram się omówić w kilku kolejnych filmach, jak na przykład wzmacniacz Futtermana. Zobaczmy, co w 1957 roku napisano o wzmacniaczach bez transformatora, taki przegląd ogólny z Wireless World. Ci, którzy biorą pod rozwagę zakup wzmacniacza lampowego, często patrzą z ukosa na transformator głośnikowy. Ogólnie rzecz biorąc, możliwe byłoby zmniejszenie nieliniowości we wzmacniaczu poniżej dowolnej pożądanej wartości, przez zastosowanie wystarczającej ilości sprzężenia zwrotnego. Jednak, jak dobrze wiadomo, transformator głośnikowy wytwarza niepożądane przesunięcia fazowe na końcach widma audio, które ograniczają ilość sprzężenia zwrotnego, które można zastosować przed pojawieniem się niestabilności wzmacniacza. Te przesunięcia fazowe również zmniejszają skuteczne sprzężenie zwrotne na tych skrajnych częstotliwościach, a to powoduje zwiększone zniekształcenia w tych regionach. Zróżnicowane straty w rdzeniu, efekt histerezy, zmiany dopasowania obciążenia funkcji częstotliwości, i niekompletne sprzężenie między uzwojeniami pierwotnymi również bardziej bezpośrednio zwiększają zniekształcenia, a wzrost ten jest również bardziej wyraźny na skrajnych częstotliwościach. Techniki projektowania transformatorów z uzwojeniami podzielonymi na sekcje, a w szczególności zastosowanie rdzeni typu C, w praktyce dużym stopniu przezwyciężyło te wady. Oczywiście spowodowało to wzrost cen, ale podstawowe ograniczenia transformatorów nie zostały wyeliminowane. Przesunięcie pracy wzmacniacza do klasy B spowodowało większe możliwości wykorzystania pracy lamp. Przez użycie głośników o normalnej efektywności o impedancji 15 ohmów, w przeciętnym salonie można było słuchać muzyki przy akceptowalnym szczytowym poborze mocy wzmacniacza rzędu 15 W. W tym przypadku, jeśli nie ma transformatora wyjściowego, będziemy oczywiście wymagać prądów rzędu amperów z lamp wyjściowych. Problem uzyskania tych prądów jest nieco ułatwiony, ponieważ we wzmacniaczach beztransformatorowych w klasie B praca lamp wyjściowych staje się łatwiejsza, Niż taka praca we wzmacniaczu z transformatorem wyjściowym. Zwykle w pracy w klasie B przy użyciu transformatora wyjściowego niepełne sprzężenie między dwiema połówkami części uzwojenia pierwotnego powoduje stany nieustalone, gdy lampy wchodzą w stan odcięcia. Te transjenty wytwarzają niepokojące, słyszalne zniekształcenia i są bardzo trudne do wyeliminowania. Chociaż specjalny transformator bifilarny. Obciążeniem w katodzie i anodzie zaprojektowany przez Macintosh'a i Go, potrafi to zrobić. W pracy w klasie B, po prostu przez wyższą moc wyjściową, ogólne zniekształcenia są wyższe, ale to nie jest tak poważne i można je oczywiście zredukować zwiększonym sprzężeniem zwrotnym. A co jeśli by zastosować głośniki wysokoimpendacyjne? Trudność w uzyskaniu wystarczającego prądu z lamp wyjściowych. Wiąże się z dopasowaniem bez zbytniego zniekształcenia stosunkowo wysokiej impedancji lamp rzędu kilku tysięcy ohmów do niskiej impedancji cewki głośnika. Oczywistym rozwiązaniem obu tych problemów jest zastosowanie głośników o wyższej impedancji, ale w tym przypadku konieczność stosowania cieńszego drutu w celu zmniejszenia ciężaru cewki głośnikowej stwarza własne problemy. Na rynku pojawiło się jednak kilka głośników o impedancji w zakresie 200 do 500 omów, ale nie ma dostępnych typowych modeli. W czytelnicy Wireless World Zdadzą sobie sprawę z możliwości, że nowsze głośniki elektrostatyczne będą wpasowywać się bardziej płynnie w taki system, choć ich pojemnościowy charakter stanowi problem z dopasowaniem. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki połączonym równolegle lampom mocy, beztransformatorowy wzmacniacz dla głośników o wysokiej impedancji może być przystosowany do głośników o niskiej impedancji, także ogólne cechy różnych konstrukcji mogą być rozpatrywane bez względu na impedancję cewki drgającej zobaczmy jak można zastosować metody proste? Pierwsze podejście polega na użyciu normalnych obwodów z głośnikiem bezpośrednio zastępującym transformator wyjściowy lub obciążenie. Pamiętając, że często wygodniejsze będzie podłączenie głośnika po stronie niskonapięciowej lampy lub katody. Takie projekty zazwyczaj obejmują sprzężenie pojemnościowe z głośnikiem lub przepływ prądu stałego przez cewkę głośnika. Wszężenie pojemnościowe wymaga prawie niemożliwie wysokich wartości kondensatora dla poprawnej odpowiedzi niskoczęstotliwościowej i małego przesunięcia fazowego w przypadku głośników o niskiej impedancji i może powodować zniekształcenia z powodu histerezy w kondensatorze. Prąd stały płynący przez cewkę drgającą przesunąłby membramę w kierunku pozycji nieliniowej dla zawieszenia oraz w kierunku niejednorodnego pola magnetycznego i w praktyce dawałby znaczny wzrost zniekształceń. Możliwość zwiększenia liniowości zawieszenia, a tym samym zmniejszenia zniekształceń przy zachowaniu wystarczającej siły powracającej do pozycji spoczynkowej membramy, aby umożliwić rozwinięcie wymaganej mocy dźwięku, została już w dużej mierze wyczerpana w projekcie głośników o konwencjonalnej budowie. Zniekształceń spowodowanych niejednorodnym polem magnetycznym można uniknąć, wydłużając cewkę drgającą względem pola magnetycznego, tak aby ta sama długość była zawsze umieszczona w polu. Takie rozwiązanie jest często stosowane w głośnikach basowych, gdzie zwiększenie masy lub rozmiaru cewki drgającej jest mniej ważne. Równoważną metodą byłoby zwiększenie pola magnetycznego, ale większe wymagane magnesy zwiększyłyby koszt. Alternatywa mająca cewkę drgającą początkowo asymetryczną względem pola magnetycznego wymagałaby zmiany początkowego odchylenia membrany dla różnych wzmacniaczy, więc jest zatem raczej niepraktyczna. To proste podejście niestety wymaga również cewki drgającej z odczepem centralnym dla normalnego działania stopnia mocy przeciwsobnego. W przypadku pracy ultraliniowej konieczne są nawet dwa dodatkowe wyprowadzenia. Z punktu widzenia wymagania jak najmniejszej i najbardziej praktycznej zmiany w istniejącym głośniku, podejście to jest postrzegane jako nieodpowiednie. Udoskonaleniem byłby jakiś zrównoważony układ którym unika się prądu stałego w cewce głośnikowej. Prosty obwód w tym stylu został opisany przez Lechera i Kuka. Autorzy stosują prosty układ przeciwsobnego wtórnika katodowego, pokazany na tym rysunku. Do uzyskania 12W mocy szczytowej na 16-omowym głośniku potrzeba było 16TJ6AS7G. Nie stwierdzono żadnych zniekształceń, ale tłumienie nie było zbyt dobre. Impedancja wyjściowa wynosiła 23 ohmy. Mimo to autorzy nie zastosowali żadnego ogólnego ujemnego sprzężenia zwrotnego. W takich obwodach wtórnika kattowego głośniki o niskiej impenacji mają tę zaletę, że wymagania dotyczące napięcia ze strony sterownika nie jest tak poważne, jak to zwykle ma miejsce. A co gdy połączy się szeregowo lampy w stopniu wyjściowym? Większość innych obwodów wykorzystuje szeregowo połączony system wyjściowy z wejściem asymetrycznym lub przeciwsobnym do tego stopnia. W każdym przypadku, ponieważ wyjścia lamp w obciążeniu sumują się, optymalna wartość dla tego obciążenia jest mniejsza niż połowa wartości w konwencjonalnym okładzie przeciwsobnym. Ten obwód znacznie łagodzi problem dopasowania. Często łatwiej jest też ustawić bezpośrednie połączenie dla prądu stałego między wcześniejszymi stopniami a lampami wyjściowymi, co poprawia pasmo przenoszenia niskiej częstotliwości i zmniejsza przesunięcia fazowe w tym obszarze. Bezpośrednie połączenie dla prądu stałego o co chodzi? Po prostu bezpośrednie połączenie anody z siatką sterującą Przężenie bezpośrednie. Wykorzystując stopień wyjściowy z niesymetrycznym wejściem połączonym szeregowo, dwa komercyjne wzmacniacze zostały opracowane przez Stevensa i Philipsa, oba dla głośników o wysokiej impedancji połączonych ze stopniem mocy przez pojemność. Schematy dla nich pokazano na tych rycinach. Znalazłem też Wireless World, wygląd takiego wzmacniacza możecie to zobaczyć na tablicy. W obu przypadkach sygnał z dolnej lampy wyjściowej jest podawany na siatkę górnej tak, że sygnał wejściowy zmienia napięcie na lampach wyjściowych w przeciwnych kierunkach. Bardziej skomplikowane układy zasilania pozwoliły uniknąć konieczności podłączenia pojemności do głośników. Obwód wzmacniacza Stevensa pokazuje, jak w tego typu układzie można rozmieścić połączenia prądu stałego między wcześniejszymi stopniami. Rezystor oznaczony literą A zapewnia ujemne sprzężenie zwrotne i służy do stabilizacji polaryzacji lampy 2A3. Przy sprzężeniu zwrotnym około 40 dB zniekształcenia trzeciej harmonicznej są rzędu 0,4% dla 20 W mocy skutecznej przy obciążeniu 500 omów. Niestety, po obu tych wzmacniaczach. Cewka drgająca nie zapewnia jednego wspólnego obciążenia dla obu lamp wyjściowych, ponieważ one również częściowo obciążają się nawzajem. Chociaż anulowanie produktów parzystych zniekształceń harmonicznych można nadal uzyskać przez takie ustawienie lamp wyjściowych, aby dawały równe ilości takich zniekształceń w cewce głośnikowej, to zrównoważenie byłoby trudne, jeśli nie niemożliwe, przy niewielkiej liczbie dostępnych zmiennych. Zwróćcie uwagę na te wartości. 40% przy włączonej ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego o wartości 40 dB bez tej pętli wzmacniacz byłby generatorem zniekształcenia. Połączony szeregowo przeciwsobny stopień wyjściowy. Ostatnia wspomniana wada nie ma zastosowania, jeśli lampa wyjściowa jest połączona szeregowo z wyjściem przeciwstawnym. W tym przypadku optymalna impedancja wyjściowa wynosi ćwierć wartości dla normalnej pracy przeciwsobnej. Jeśli jednak odwracacz fazy i lampa wyjściowa nie są prawidłowo dopasowane, trudno jest zachować równą moc w lampach wyjściowych, ponieważ zmienia się impedancja głośnika funkcji częstotliwości. Przykład tej trudności pojawia się we wzmacniaczu opisanym przez Dicki i Makowski. Pomijając stopień sterownika push-pull, odwraca fazy i stopnie wyjściowe są schematyczne, jak na rysunku, który teraz widzicie. Tutaj widać, że obciążenie w postaci cewki drgającej jest sprzężone tak, że zapewnia sprzężenie zwrotne do siatki górnej lampy. Zatem sygnał wyjściowy do tej lampy musi być zwiększony, a rezystor R1 jest większy niż R2. Jednak zmiana impedancji cewki głośnikowej w zakresie częstotliwości, która może z łatwością być rzędu 5 do 1, uniemożliwia dokładną regulację w ten sposób, z wyjątkiem wąskiego pasma częstotliwości. W tym wzmacniaczu efekt tej zmiany impedancji jest redukowany przez odpowiednie bocznikowanie cewki drgającej. Przykładem takiego bocznika jest po prostu kondensator 1 setna mikrofarada i rezystor 16 ohmów połączone szeregowo. Zapobiega to wzrostowi impedancji przy wysokich częstotliwościach wytwarzanych przez indukcyjną cewkę drgającą, a tym samym zapobiega niestabilności spowodowanej zwiększonym sprzężeniem zwrotnym i przesunięciem fazowym. Obciążenia anodowe stopnia sterownika push-pull można również dostosować, aby uzyskać lepsze zrównoważenie. We wzmacniaczu znajduje się stopień wzmacniający napięciowy przed odwracaczem fazy oraz trzy lampy 60-82. To są wersje 6AS7G o napięciu 26,5 V, pracujące niemal w klasie B w stopniu wyjściowym. Przy 40 dB całkowitego sprzężenia zwrotnego, zniekształcenia harmoniczne wynosiłyby 0,4% dla 25 W RMS przy obciążeniu 16 Ohm. Znowu widać, że dzięki głębokiej pętli sprzężenia zwrotnego, wzmacniacze OTL pracują z akceptowalnymi zniekształceniami. Zasadniczo ta sama trudność w symetryzacji pojawia się w odmianie obwodu z tego rysunku opisanej przez Ondera. W tym przypadku, zamiast po prostu równoległych lamp wyjściowych w celu uzyskania zwiększonej mocy, są one umieszczone w obwodzie mostkowym, przedstawionym schematycznie na tym rysunku, co zwiększa optymalne obciążenie czterokrotnie w porównaniu z układem równoległym. W tym układzie lampy działają w fazie na ukos. Odpowiednie napięcie sterujące jest uzyskiwane ze stopnia przeciwsobnego, jak na tym rysunku. Ten układ daje niezbędny większy sygnał wyjściowy dla górnych lamp. Można oczywiście zastosować zwykły odlatacz fazy nazywany koncertina, z odpowiednimi odczepami dla obciążeń. Tutaj ponownie za pomocą potencjometru równoważącego, jak na rysunku szóstym, możliwe stają się bezpośrednie sprzężenia stopni, czyli połączenia prądu stałego. We wzmacniaczu zastosowano odwracacz fazy typu CISO przed sterownikiem oraz dwie lampy 6AS7G pracujące w klasie A w stopniu wyjściowym. Przy ogólnym sprzężeniu zwrotnym około 15 dB zniekształcenia intermodulacyjne wyniosły 0,7% dla 9W przy obciążeniu 400 Ohmowym. Korekta sterowania lamp wyjściowych. Jeśli wrócimy teraz do rysunku czwartego... Równe sterowanie w lampach wyjściowych można uzyskać w bardzo prosty sposób, jak opisał to Fatterman, wracając uziemiony koniec R2 do punktu połączenia lamp wyjściowych jak na tej rycinie. W tym przypadku obie lampy wyjściowe działają jako wtórniki katodowe, także wymagania napięciowe z odwracacza fazy są duże, jednak obciążenie znajduje się na wyjściu tej lampy we właściwym sensie, aby zapewnić jej dodatnie sprzężenie zwrotne. Także w rzeczywistości wymagane jest znacznie niższe napięcie. We wzmacniaczu opisanym przez Fattermana w artykule N-Output Transformerless Power Amplifier w Journal of the Audio Engineering Society, tom 2 październik 1954 roku, na stronie 252, pokazanym tam schemacie przed rozdzielaczem fazy. Znajduje się pentodowy stopień wzmacniacza napięciowego o dużym wzmocnieniu. Powrót katody z tej pentody jest przeniesiony do suwaka potencjometru w poprzek obciążenia, dzięki czemu można zastosować różne ilości ujemnego sprzężenia zwrotnego. W rzeczywistości były pewne trudności w uzyskaniu wystarczającego wzmocnienia aby zapewnić dostateczne sprzężenie zwrotne, żeby wystarczająco zredukować zniekształcenia, ale można wykorzystać odwracacz fazy dający odpowiednie wzmocnienie. Stosując 14 LAM 12B4 pracujących w klasie B w stopniu wyjściowym i przy 48 dB całkowitego sprzężenia zwrotnego osiągnięto zniekształcenia harmoniczne 0,1% dla 20W na obciążeniu 16-omowym. Test ali prostokątnej na tym i opisanym już wzmacniaczu Dicki Makowskiego, szczegóły tego wzmacniacza w Audio Engineering z lipca 1954 roku, daje bardzo imponujące wyniki nawet przy 20 kHz, z bardzo krótkimi czasami narastania i bez przerzutów. Bardziej skomplikowany sposób uzyskania tej symetrycznej równowagi przez zastosowanie dodatkowego sprzężenia zwrotnego dla dolnej lampy wyjściowej na rysunku 4 został opisany przez Koltera i zulistrowany na tym rysunku. Tutaj każda lampa wyjściowa jest sterowana bezpośrednio z wejścia. Odpowiednia część tego sygnału wejściowego ma swoją fazę odwracaną przez inną lampę, a następnie jest ten sygnał podawany na siatkę sterującą dolnej lampy. Pobierając sterowanie na katodę dla odwracacza fazy z uwaga potencjometru na obciążeniu, ujemne sprzężenie zwrotne jest stosowane dla tego inwertera, a tym samym dla dolnej lampy wyjściowej. Wielkość tego ujemnego sprzężenia zwrotnego jest regulowana w celu skompensowania tego wytwarzanego przez obciążenie w górnej lampie. Wadą układu jest to że zniekształcenia na wejściu dolnej lampy są większe niż na górnej, ponieważ sygnał wejściowy musi przejść przez dodatkowy stopień wzmacniający napięcie, czyli przez odwracacz fazy, a parzyste harmoniczne wprowadzane przez dodatkowy stopień oraz zniekształcenia nie mogą być anulowane w stopniu wyjściowym. Co więcej, degeneracja spowodowana przez głośnik zmienia się z jego impedancją Podczas gdy sprzężenie zwrotne jest stałą częścią napięcia wyjściowego. Ten ogólny rodzaj stopnia wyjściowego został w roku 1957 zastosowany w obwodzie tranzystorowym przez firmę Kossor. Tranzystory mają obiecującą przyszłość we wzmacniaczach beztransformatorowych, ponieważ ich wymagania dotyczące napięcia są znacznie niższe i powinna być możliwa znaczna wyższa ogólna sprawność. W układzie Kossora. Również sterowanie tranzystorów wyjściowych uzyskuje się przez transformator wejściowy. Transformator ten również pozwala uniknąć asymetrii prądu stałego w tych tranzystorach, ale jest sprzeczny z ogólną filozofią takich wzmacniaczy. Musicie być świadomi, że w roku 1957, kiedy pisano ten artykuł, wzmacniacze miały transformatory na wyjściu, a to z tego względu, żeby dopasować jeszcze w ten czas nieprawidłową impenację wyjściową tych tranzystorów. Ale ogólnie starano się już robić wzmacniacze beztransformatorowe. Wracając ponownie do rysunku czwartego, być może najlepszym sposobem uzyskania zrównoważonych sygnałów sterujących dla lamp wyjściowych jest, jak opisali Peterson i Sinclair, pobranie zasilania anodowego dla odwracacza fazy z punktu połączenia lamp wyjściowych, jak na rysunku dziewiątym. W tym przypadku Napięcie wejściowe dla lamp wyjściowych jest zawsze tworzone między katodą a siatką, także nie wytwarza efektu wtórnika katodowego w żadnej lampie i nie ma nierównowagi. Wadą jest ujemne sprzężenie zwrotne wytwarzane przez obciążenie od napięcia zasilania do odwracacza fazy. Ten obwód jest również podatny na sprzężenie bezpośrednie. Autorzy podają ogólną dyskusję na temat tego typu wzmacniacza, wykorzystującego transformatory wyłącznie jako urządzenia dopasowujące. Nie podano natomiast żadnych praktycznych szczegółów dotyczących ścisłego wzmacniania beztransformatorowego. Rozszerzona klasa A. Ciekaw jestem, czy widzowie kanału mojego słyszeli o takim pojęciu jak rozszerzona klasa A. Krótko sobie to opiszemy. Inny nowatorski typ obwodu, który może być wartościowy w tych wzmacniaczach, został nazwany przez jego autora, czyli pana Sterlinga, rozszerzoną klasą A. Tutaj trioda i tetroda są sterowane równolegle w ich siatkach, a anody mają bezpośrednie połączenie. Lampy są przesunięte dla normalnej placy do klasy A dla triody, co zwykle odcina tetrodę, także układ działa jak trioda dla małych sygnałów. Gdy sygnał staje się wystarczająco duży zwykle około 1 trzeciej maksimum tetroda zaczyna pobierać prąd i w coraz większym stopniu kontroluje pracę wzmacniacza. Nadaje to charakterystyce przenoszenia lekką krzywiznę, ale nie jest to tutaj bardzo poważne. Układ powinien łączyć zalety niskiej impenancji wyjściowej triod z charakterystyką przenoszenia wysokich prądów tetrod. Prąd biegu jałowego anody również wynosi około 1 trzeciej zwykłej wartości czyli, innymi słowy, maksymalna moc osiągalna dla danej lampy jest bardzo duża. Co z zasilaniem? Należy zauważyć, że schemat w wielu przypadkach przewiduje większą liczbę zasilaczy niż zwykle, zwłaszcza gdy opracowane są dla siatek ekranujących i sterujących, a zwłaszcza jeśli są pożądane bezpośrednie sprzężenia stopni. Ta komplikacja nie jest tak duża, jak można by sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę obwody podwajania napięcia, unikanie transformatorów sieciowych i bezpośrednie szeregowe działanie żarników. To są metody stosowane w telewizorach i w odbiornikach zasilanych bezpośrednio z sieci. Co więcej, ze względu na dużą ilość stosowanego ujemnego sprzężenia zwrotnego, brum na wyjściu jest na ogół tak bardzo zredukowany, że nie trzeba używać dławików w zasilaczach. W rzeczywistości takie dławiki są często niepożądane, ponieważ impedancja zasilania wysokim napięciem dla lamp wyjściowych musi być bardzo niska w stosunku do obciążenia, aby uniknąć strat mocy. Praktyczny dobór lamp wyjściowych, wracając do wcześniejszych uwag. Jedną z największych praktycznych trudności jest po prostu uzyskanie lamp wyjściowych, które przepuszczają niezbędny prąd. Tutaj, z punktu widzenia kosztów, prawie na pewno będzie potrzeba więcej niż jedna lampa po każdej stronie stopnia wyjściowego. Mając to na uwadze, że niektóre lampy można uzyskać bardzo tanio, bardziej ekonomiczne może być użycie dużej liczby jednego typu lampy niż mniejszej liczby innych. Czasami przydają się również lampy wykonywane głównie do innych celów, takich jak odchylanie linii telewizyjnej lub stabilizacja prądu. Wynikające z tego optymalne obciążenie powinno oczywiście być jak najmniejsze, chociaż zwiększone zniekształcenia spowodowane niedopasowaniem mogą być zredukowane przez wystarczająco duże sprzężenie zwrotne. Koncepcja budowy wzmacniaczy beztransformatorowych nie była jedynie teoretyczna. Takie wzmacniacze się pojawiły, co zresztą mogliście zobaczyć w filmie, że jakiś komercyjne wzmacniacze zrobił Philips i inni producenci. Niemniej teoretyczne podstawy działania takich wzmacniaczy zwracają uwagę na to, że produkują one niesłychanie duże wartości zniekształceń liniowych, które muszą być korygowane głęboką pętlą sprzężenia zwrotnego. Wynika to właśnie z niedopasowania. W kolejnych odcinkach zajmiemy się wzmacniaczami konstruktorów, których nazwiska padły w tym odcinku. Mam też cichą nadzieję, że uda się zrobić jakiś projekt wzmacniacza beztransformatorowego. Prawdopodobnie do słuchawek, ponieważ używanie wielu lamp po to, żeby osiągnąć 20W, dla mnie nie jest ekonomiczne. Problemem jest tylko to, że lampy ECC88 należą do tych droższych, a w tym projekcie jest ich kilka użytych. A poza tym mamy symetryczne napięcie zasilania, więc projekt transformatora sieciowego też jest trochę bardziej skomplikowany. To tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.